5 października, poniedziałek, witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski, czas na szczegóły. A dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Badania pod kątem WZW. Uroczysta przysięga wojskowa. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Teatrze Miejskim odbył się koncert Katarzyny Groniec. Artystka wystąpiła w teatrze w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, na które zaprosili prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza i Kujawskie Centrum Kultury. Koncert zatytułowany Zoo z piosenkami Agnieszki Osieckiej był muzycznym spotkaniem dwóch wyjątkowych kobiet. Groniec skonfrontowała utwory Osieckiej z własną wrażliwością artystyczną. Po pierwsze, skąd przyszedł w ogóle pomysł, bo pomysł nie wyszedł ode mnie, tylko dostałam propozycję od Fundacji Okularnicy. W zeszłym roku, pamiętajmy o Osieckiej, to jest taki festiwal, który jest rokrocznie, już w tym roku już się odbył, a w zeszłym roku, dokładnie rok temu, o tej porze my debiutowaliśmy w tym repertuarze. Zostaliśmy zaproszeni, żeby zagrać właśnie taki koncert po młodych ludziach, którzy się ścigali. Jest ten koncert taki gwiazdorski, że tak powiem, i tam mnie zaproszono. Projekt Groniec pokazał zupełnie nowe oblicze piosenek znanych i lubianych przez pokolenia, ubranych w nienachalną elektronikę. Elektronika jest naturalną konsekwencją tej drogi. Tutaj nic, ta płyta nie wyskoczyła tak sobie nagle skądinąd. To jest... gramy w tym składzie ze sobą już dość długo i szukamy wspólnie nowego brzmienia, nowych dróg, nowych odsłon. Elektronika to też nie jest taka elektronika, która nie pozwala nam grać na żywych bębnach na przykład, czy kontrabasie. Więc to jest mariaż tego, co było, plus jakiś bonus, dodatek specjalny. Zwieńczeniem muzyczno-sentymentalnego spotkania był okolicznościowy tort. W gimnazjum numer 3 odbyły się bezpłatne badania w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Badania w ramach wojewódzkiego programu wykrywania zakażeń WZW B i C odbyły się w Inowrocławiu po raz trzeci. Jak zwykle sfinansowało je miasto i urząd wojewódzki. Specjaliści przypominają, że warto korzystać z tego typu badań profilaktycznych. Warto skorzystać z tych badań, bo przede wszystkim są one tutaj wykonywane bezpłatnie. I w przypadku wykrycia wirusa jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia leczenia. Druga sprawa, że nieleczone zakażenie może prowadzić do raka wątroby i marskości. Z tegorocznej akcji skorzystało aż 200 osób. W Inowrocławiu zawsze wszystko jest ładnie przygotowane, jest duże zainteresowanie, także... Cieszymy się, że jest takie właśnie zainteresowanie osób i taka profilaktyka zdrowia. W Koszarach przy ulicy Dworcowej żołnierze 3. Turnusu Służby Przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych w 2. Pułku Inżynieryjnym złożyli uroczystą przysięgę. W uroczystej przysiędze wzięło udział 97 żołnierzy ochotników, którzy przyjechali do Inowrocławskiego Pułku dosłownie z całego kraju. Młodzi elewi, przystępując do przysięgi, mieli już za sobą 4-tygodniowe szkolenie. Pierwsze szkolenie, pierwszy raz byli w wojsku, czyli szkolenie zapoznawcze. Od samego początku, od szkolenia indywidualnego, musztry, pierwszego kontaktu z bronią, pierwszego strzelania, poprzez pierwsze zasady żołnierskiego zachowania się. Teraz młodych żołnierzy w naszej jednostce czeka 4-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Przepustka i po przepustce rozpoczynamy szkolenie specjalistyczne. Działamy w grupach, zespołach, szkolimy się zespołowo z umiejętności posługiwania się bronią, współdziałania w zespole, grupie osobowej, tak żeby rozwijać się w specjalności tej inżynieryjnej, której tutaj szkolimy. Z Koszar wracamy do studia telewizyjnego, aby się pożegnać. To już wszystko w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Państwa w następnym odcinku studia artystycznego przy Kujawskim Centrum Kultury
I dzisiaj po prostu zrobimy sobie, wyczarujemy z butelek, które na pewno posiadamy po różnych napojach, alkoholach, wyczarujemy sobie po prostu przepiękną skarbonkę. Skończył się czas wakacji, wyjazdów, zostaliśmy bez przysłowiowego grosika i należy na przyszłe wakacje troszkę tych pieniążków uzbierać. No i oczywiście groszaki, które nam zawsze przeszkadzają gdzieś w portmonetce, bo tworzą ciężar, ciągle gdzieś się sypiemy w różnych miejscach domu, a ja tutaj zaproponuję, jak można mieć w jednym miejscu i zbierać do jednego miejsca. Butelkę bez względu na kolor, biały czy czarny, będzie nam potrzebny na pewno zamek, ściereczki jednorazowe, czyli serwetki, może to być papier kuchenny, mogą to być worki, sznurek, może to być juta, to co po prostu posiadamy, co jest miękkie i naturalne. Pierwszą czynnością, jaką wykonam, to klejem takim do kartonu od wewnętrznej strony dosyć mocno smaruję materiał, którym obłożony jest zamek. Następnie w dowolnym miejscu butelki można sobie zaaranżować, ponieważ tutaj mam taki znaczek już od butelki, to może pod tym znaczkiem przyklejam przyciskam i tak, żeby końcówka zameczka tutaj się ładnie schodziła. O, robię taki, symuluję otwarty zamek, który potem będziemy ozdabiać pieniążkami, czyli groszakami. O, kiedy już mi zamek się przytwierdził, dosyć szybko do szkła przywiera materiał. I teraz drugą czynność, w zależności co Państwo posiadają w domu, ale taki najprostszy i dosłownie za złotówkę materiał, to po prostu jednorazowe do wycierania rąk papierki kuchenne. I taki papierek troszeczkę sobie marszczę. Posiadam tutaj rozcieńczony z wodą klej do kartonu i on taką musi mieć o płynną konsystencję, żeby nie był za ciężki. I miejsce, które chcę, żeby tutaj smaruję sobie, o, on troszeczkę będzie się rozciekał, ale to nie szkodzi, ponieważ serwetka jest miękka i będziemy mogli uformować na niej. O, robię sobie takich trochę zagniotów i starannie tutaj przy zameczku staram się tak, żeby zamek był troszeczkę widoczny. Układam serwetkę, przyciskam. Jeżeli uważam, że kleju jest troszeczkę za mało, mogę tutaj troszeczkę dołożyć. O, i w ten sposób jak gdyby nadmiar zmniejszam do możliwości serwetki. Powstają takie zagnioty i tak właśnie chcę, żeby był taki efekt. Teraz troszeczkę kleju podłożę tutaj pod górę. O, i też palcami przygniatam, przygniatam. O. I teraz tutaj następnie również smaruję. Jeżeli widzę, że troszeczkę mi odstaje, to mogę lekusieńko czubeczkiem pędzelka przytwierdzić i po prostu to nam przyschnie. Biorę następną serwetkę. I ugniatam, ugniatam. I teraz popróbuję tą serwetkę dołożyć do pozostałej.
mogą być takie miejsca, gdzie serwetki nakładają się po prostu. Wówczas będzie większe zagięcie, jak gdyby grubsza faktura. Mogę też troszeczkę o powierzchu przesmarować. O. I znów smaruję butelkę dalej. I taką czynność także w jeden spokojny, mały wieczór można się po prostu pobawić. Tu jeszcze poprawię troszeczkę. O, i znów ugniatam następną serwetkę i tak przykładam. I pewnie już troszeczkę widać efektu tego ugniatania. Tworzy się taka pozaginana faktura. I z taką butelką musimy wytrzymać do dnia następnego. Papier wówczas dobrze zaschnie, zrobi się na jednolity, jasny kolor. I jeszcze tutaj może jedną, żeby pokazać kawałeczek efektu. I staramy się zawsze brzegi od tej serwetki czy od papieru zawinąć pod spód, żeby nie stwarzały mniej jednolitego papieru. O, i wówczas, kiedy przygnieciemy, ugnieciemy, nie widać, że to jest kolejna warstwa. Gdzie nam się po prostu troszeczkę odkleja, tak na wierzchu możemy jeszcze lekko palcem przygnieść i po prostu zostawić do wyschnięcia. O. I tak postępujemy z całą butelką. Pokazałam kawałeczek, jak to można zrobić. I to jest wersja. Następnie w tak wykonaną butelkę klejem na gorąco lub po prostu klejem smarujemy miejsce zamka i staramy się wkleić tutaj nasze groszóweczki, żeby zaznaczyć, że to jest właśnie skarbonka. Upychamy pod ten zameczek taki element, no tutaj akurat mam, nie mam kleju na gorąco i troszkę te pieniążki uciekają, ale kiedy zadam sobie trudę, one poleżą i przyschną. Tutaj pokazuję, jak to układać należy. A tutaj pokażę już gotowy efekt z pieniążkami. O, na tej butelce, która jest wykonana akurat z szarego takiego właśnie płótna, kawałeczki naklejane. Tu jest efekt i możemy sobie odkręcić, wkładać w to groszaki i w ten sposób po prostu na przyszły rok będą pieniądze na lody. Druga wersja takiej skarbonki to jest nieco inaczej wmontowany zamek i nie będziemy naklejać na zewnątrz, żeby pokazać, że to jest skarbonka, tylko będzie efekt wówczas, kiedy groszaki wrzucimy i będzie warstwa, kiedy to będzie przerastało i będzie widoczne i będą widoczne groszaczki. I kiedy się zapełni taka buteleczka, jest to przyjemnie oglądania, ile mamy tych groszaczków, że dopiero jest na dnie, że dno zakryte, potem będzie pół butelki i kiedy będzie cała buteleczka, zmieniamy na grubsze i chowamy na wakacje na następny rok.